Też te drzwi do tego trzeba zmienić. Z dżunglowych drzew trzeba w końcu te fajne drzwi zrobić. Bo tak, nie mam teraz tego drewna zwykłego, fagę. Bo zaraz, jak mówiłem, tu by można było bez problemu zrobić. Co? I chyba, znaczy takie coś, bo tutaj nie musi być na górze. I tu by był ten klocek drewna, tylko... To może przeciągniemy schody po prostu do przodu o kratkę. A to by było płaskie takie wtedy? Też dziwnie. Jak no bardziej... Czekaj, zobaczę. A to byś musiał też te poręcze trochę chyba wydłużyć, czy ja sobie wskoczę. Co to będzie? Chociaż nie, w sumie nie. No w sumie byłoby spoko. Ja tu mam te drewno jeszcze. I chyba będzie git. Dziwnie trochę inaczej to teraz wygląda, ale... Czemu te schodki się przekręcają? O. No. No bo źle stawiasz je. Stawię je na dole. Aha. Okej. Ho, wspaniale. No i świetnie. No i to nie jest źle. No elegancko jest. No lepiej niż wtedy. No trochę moim zdaniem dziwnie, bo się zmieniło teraz to i będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale... Ale nie ma tragedii, może być taki design. Ja jeszcze szybko skoczę w takim razie po te dwa klocki... Otwórz je. Dzięki. Po te dwa klocki drewna. Ciekawe jak beliany wyglądały na tym... Na tym glowstone, ale chyba słabo. Nie, chyba to już była przesada. Chociaż? Czemu nie? Tu jest w ogóle zbierane, znaczy już nazbierane przez Madzie, którą widzieliście w poprzednim odcinku, drewno na drzewo. Ja tu tylko korzystam z niego tak 2-3 klocki, żeby tylko ten pokój skończyć. No jak widzicie, jest tego sporo. Potrzebuję dwóch. Ja niedługo postaram się, żeby tutaj towarzyszyć jej przy pomocy tego budowania drewna, jeśli też ona będzie miała wenę, bo no budowanie drzewa na survivalu to nie jest jakaś najprzyjemniejsza rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nigdy tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to jest uciążliwe. Bo trzeba co chwilę schodzić, patrzeć jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że lepiej było, jak było widać ten kolor. Najwyżej sobie zmienię. A, dobra. No, nie, chodź tu. Dobra, i pyk. No i całkiem spoko, oczywiście też się to zmieni. Myślę, że na taki kolor, na ten ciemny, jak już jest, to niech będzie. I tu bym zrobił dwie skrzynki. Dwie skrzynki na taką spiżarkę i tu by były dwa rany. Tu była może jakaś lodówka. Albo drzwi stalowe i taką lodówkę by zrobić, taką ciekawą. Chociaż nie no, drzwi stalowe na trójkę to nie da rady. Barman. Podaj piwo. Jeszcze nie otwarte. Tak trochę. Przyjdę później. Ale tak trochę jest mało miejsca. No wiem, że mało, ale jak gotujesz to nie musi być dużo. Tylko kurde, jak to teraz zrobić? Bo przydałoby się właśnie... Tu bym trzasnął kuchenkę, tu gdzieś bym jeszcze trzasnął z lodówkę, żeby było jakaś skrzynka na surowce, na żarcie. O, i właśnie tego. No jakieś dekoracje, bo pierwsze trzeba tu dać, tylko nie wiem z czego. To ja zrobię stół. Chwila, jeszcze będę potrzebował... Co ja chciałem teraz? Aha, dobra, już wiem, tylko muszę lecieć... Stół też zrobić z czarnego drewna, czy nogi. Tak? No tak. No i półpłytki zamiast ten. Myślę, że to jest najlepsze. Ja mam lepszy patent niż półpłytki. No chyba, że pistony. Nie. Co? Fubel! Zobaczysz, co ja ci pokażę. Okej, niech będzie. Jak ktoś ma pomysł na dach tej stacji, to może mi na Creative zrobić i wysłać zdjęcie. To na pewno wtedy też sobie zagra, bo naprawdę ten dach jest ohydny, a ja nie mam pomysłu. W ogóle też nie pokazywałem, ale tu już zacząłem leciutko robić kasy biletowe. One będą mniej więcej wyglądać tak o. Takie coś. Oczywiście to się zmieni, tu będzie jeszcze jakaś podpórka, tu też będzie taki jakby na bilety ten, bo tu wiecie, tu sobie gadacie, mniej więcej jest to na wysokości gęby, a tutaj wychodzi bilet, który wam babka daje. Myślę, że to będzie całkiem spoko, ale jeszcze muszę wymienić, jak to będzie wyglądać.
Oczywiście już w większości są właśnie pokazane tabliczki. Tak. Zasady chyba też już pokazywałem, tam są takie ogólne, ale zresztą nie ma tam nic ciekawego. Kilka tabliczek zasad i tak tego nikt nie będzie czytał. Też Powiedz są już... mi, No. jakiego koloru by chciałbyś mieć stół? No chyba ten czarny by był najlepszy, znaczy te najciemniejsze drewno dębowe. Chodzi mi o obrus, chłopie. A, że takie coś, no to chyba tak biały, taki najlepszy, no kurde. Może biało-czarny? Nie, biało-czarny, o właśnie mieliście tego okazję widzieć, jak się lampki zapalają. Nieczęsto na pewno to widać u mnie na odcinkach YouTube'owych. Wspaniale! Aha. Źle to mówisz. Dobrze mówię, wspaniale! Na program zaprasza was Fernando Rivera! A tam jeszcze nie, to jakieś spieprzyłem, bo to było jeszcze. To jest program Płachta na byka! Jakoś tak, w tym stylu. O właśnie, bo już mam craftbooki, a ja muszę, a ja latam bez sensu. Dobra, to teraz tak. Wspaniale. Na pewno dwa, jak na razie, żeby nie przesadzić. I tak, tutaj będzie kuchenka, pyk. Jeszcze zrobię ze dwa, bo muszę mieć... Przyjacielu, pokaż mi, jak ten stół ma stać, tak ma stać. A czekaj, czekaj. Czy ma stać koło okna? To. Ja myślę, że tak o, nie? Tak o? Bo tutaj bym jeszcze zrobił jakieś rzutki czy coś. Kanapę ja bym tu zrobił, nie? No w sumie też nie głupie. No widzisz, to musi do mojego domku przyjść zobaczyć jakieś tam urządzenie. Tu taka kanapa. Ty pamiętasz na jakimś naszym serwerze, jak zrobiłem taką saunę pod basenem? To było genialne. Saunę pod basenem? Było coś takiego. Możliwe, ale dawno. Może być takie, czy jeszcze dalej? Chwila. A, zresztą ja źle robię. Chwila, bez sensu. Bo już mam już wystarczająco. Ale ja bym to przesunął o jeden. Bo przecież tu jak zrobisz siedzenie, to będą się stykały z ścianą i będzie trochę lipa. W sensie takiej wielkości, ale o jeden w tą stronę, nie? Dobra, ja sobie tutaj ogarnę jeszcze te lodówki, bo tu będą dwie na pewno. Że będzie jedna tu, jedna nie tak. Kurde, dzisiaj pan za mało wziąłem pełen chyba. Nie, mam więcej. A nie, musi być na górze, bo przecież nie otworzymy. I teraz skrzynki ja bym chciał. A wyście chyba nie można teraz zrobić, proszę ja ciebie, jakieś na przykład, proszę ja ciebie, jakieś półki na przykład, proszę ja ciebie? No jak? Mogę ci pokazać, proszę. Fajnie? Takie sobie. Co powiedziałeś? No, tutaj nie pasuje, nie, ale... Ale można to zastosować w pokoju na przykład, to by było spoko. Chwila, ja chciałem jeszcze drzwi. Jakie mają być te? Siedzonka. Brązowe czy białe? Ja chyba zostawił ten kolor. Że akurat mam te. O, a może białe? Albo ten jasny co masz z... Jak to drzewo się nazywało? Brzoza. Właśnie, z brzozy. Nie mam brzozy. Powinno być na zewnątrz, bo tam ostatnio było jej trochę zbierane. Dobra, tutaj. A białe to nie będzie trochę się zlewać z obro... Bo trzeba sprawdzić, bo tutaj ze ścianą się teraz zlewa, fajnie by było tego uniknąć. Jakieś oświetlenie jeszcze, właśnie. Oświetlenie pójdzie stąd i tutaj, będzie takie malutkie. No to, że to jest drewno. No nie, no nie będzie się zlewać. To drewno też ma inną strukturę przecież. Chwilę, jak ja robiłem ten? A, no tak, dobra, krzanić te skrzynki, bo to wygląda słabo. Krzanić, lodówki będą czysto wizualne. Tylko, że zabraknie mi teraz żelaza jeszcze. Zrobimy po prostu takie coś. I kamienny guziczek, ale nie mam... A nie, tak się... nie robiło się, z czystego się robiło. Niestety, chyba, że drewniany. Och, mój pokój. Nie, drewniany będzie się zlewał, lepszy będzie kamienny. I tak samo tutaj usunę skrzynkę. I tu bym zrobił taką małą spiżarkę. Gdzieś tam warczy jakiś zombie. Wspaniale. Tak, tylko że tej skrzynki teraz nie otworzę, więc...
Chyba ty chciałeś brzozę przyjrzeć, żeby... Zwykłe schytki jeszcze. O, no, chyba się szybko wyrobimy trochę z tą kuchnią. Nie wziąłem brzozy. Lol, muszę je ściąć. Jest, otwiera się. Bosko, tylko tutaj... A, no tak, bo teraz to przeszkadza, kurde. No słabo, bo jeszcze ten klocek bym chciał jednak zamienić, ale... No się nie da. Chyba, że zrobię tak. Gdzie są brzozy? A powinno być jeszcze w skrzynce może trochę tego drewna, a jak nie to sadzonki i mączka kostna była najlepszym sposobem w tym momencie. Jedno rośnie koło tej rzeczki, nie wiem prześcinać. Znaczy nie, jak tam na górze to nie, ale jak koło rzeczki to tam można, tam i tak zostanie to pousuwane, pozmieniane. Koło rzeczki. Kurde, skończyłem się siekiera, dobra, już to ręką wezmę, bo i tak szybciej będzie. Aha, okej, okay, nie będzie szybciej, bo jeszcze raz muszę to wziąć i teraz. No, czasem te schodki potrafią drażnić. Teraz. No i okej, działa. Bosko. Takie coś będzie. Wygląda trochę dziwnie, ale myślę, że takie jest najlepsze. Tu będzie spiżarka. Tu bym zrobił może jeszcze drzwiczki. By się tu zrobiło. I załóżmy pół płytka. Oczywiście ona będzie z kamienia. Na razie prowizorycznie chcę zrobić i sprawdzić. I będzie dostęp do tej skrzynki, do tej i do tej. Łukasz. No. Może być? No spoko. Nie będzie, bo jak będzie schodek, będzie lepiej. Żałuję, że nie można z gliny robić jeszcze schodków i tak dalej, tej kolorowej, to by było spoko. Kurde, szkoda, że nie ma pół płytek, ale stawianych pionowo, nie? No to bomba. To tego brakuje mi jeszcze w Minecrafcie. Masz może trzy żelaza? Dwa żelaza. Proszę bardzo. Dobra. Nie będę musiał latać. Kurde, zrobiło jeszcze chcesz mieć na tych siedzeniach... krzesłach te tabliczki, takie, że wiesz? Takie oparcie, takie... Wiesz. No wiem, ale... na takich myślę, że to nie jest aż tak potrzebne. Bo tutaj bym jeszcze trzasnął jakąś kanapę ten. Tak po boku, to by było fajne i tu na górze rzutki. Ty, w sumie fajnie to wygląda niż tak zasrane krzesłami, tylko ten. Tu się styka, ale właśnie fajnie, bo jest inny kolor i tego to się odmienia i to jest ten bajer. No fajny wymyśliłem, nie? Stoli. No spoko. I właśnie tu bym jeszcze trzasnął jakieś... Kurde, z wełny najlepiej, ale z wełny nie ma. Albo... A ja zrobić ci fajną kanapę? No przydałoby się właśnie w tym narożniku, taki cały narożnik, a nad tym rzutki. Albo nie, jebać, tutaj rzutki. To by było najlepiej, nie? Tutaj o, a tutaj zrobić po prostu kanapę. Tak, a jaką byś chciał kolor kanapy? No myślę, że taki sam jak te krzesło, albo czarny. No ten ciemny, to by było najlepsze. Ja w sumie mam trochę tego. Ale chodzi o wełnę, halo. Jak z wełny chcesz zrobić? No nie wiesz, gdzie fajnie robi kanapę z wełny? No, chłopie, gdzie ty żyjesz? No to czerwony i czarny, jeśli chcesz dwa kolory, to czerwony i czarny, najlepszy. Dawno kiedy robiłem takie pierdoły. Myślę, ostatnio ja byłem sam na serwerze, to się nudziłem i trochę tam... Dobra, kurde, jak tu zrobić to, żeby tych skrzynek nie było widać? Nie chcę tutaj... Wspaniale! A może? Pamiętam tamte czasy, gdy wprowadzali Endermana do Minecrafta i wszyscy tak, co on będzie robił? A on nic nie robi. Tylko denerwuje, bo mi zarypował klocki z tego. Ja pierwsze. No. Z kolejek i po prostu nie mogłem funkcjonować normalnie. Tak. O, wspaniale. Mówić czerwona kanapa, mówisz tak. Czekaj, ja tu muszę parkoura uskutecznić. Okej, okay. I tu by było na górze, załóżmy, pyk. Pyk, ale nie, no fuck. No nie wierzę. Dobra, jeszcze raz. Trochę za duża taka mapa będzie.
Nie będzie widać tamtego, ale to dobrze, bo tutaj będzie spoko. I to rozciągnę jeszcze do góry i będzie się kończyć, to będzie spoko. Brakuje mi właśnie ten...